Diamenciki, z tej strony Ania i witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale, w którym pokażę Wam 5 nawyków, które udało mi się wprowadzić do mojego życia. Chyba zauważyliście, że bardzo intryguje mnie zagadnienie nawyków, ile czasu potrzeba, żeby je wypracować, jakie metody są w tym pomocne i w jaki sposób wpływają one na nas i na nasze życie. Nagrałam już masę filmików w tej tematyce, także jeśli jeszcze tego nie zrobiłam, to stworzę playlistę z nimi wszystkimi i będę pamiętała o tym, żeby podlinkować ją w opisie tego filmu. Pokazałam Wam już na kanale dziesiątki różnych nawyków i prawda jest taka, że gdybym miała każdy z nich wypracowany, to byłabym takim robotem powtarzającym pewne czynności i wiem, że niektórzy z Was mają mnie za takiego robota. Dla mnie w życiu liczy się równowaga i to właśnie do niej dążę całe życie. Dzisiaj pokażę Wam 5 nawyków, które rzeczywiście zagościły w mojej codzienności. Zapraszam Was do oglądania. Jednym z moich najstarszych nawyków, za który jestem wdzięczna moim rodzicom, jest picie wody. Bardzo rzadko ciągnie mnie do napojów słodkich czy gazowanych, w moim przypadku było to po prostu przyzwyczajenie już od najmłodszych lat. Wiem, że osoby, które nie były nauczone picia wody na co dzień od małego, mają często teraz z tym problem i na przykład nie smakuje im woda. Tu mogę polecić używanie dużej butelki wielorazowej lub szklanki i dodawanie do wody owoców lub warzyw. Mi naprawdę wystarcza plasterek lub kilka kropel cytryny, ale bardzo lubię też smak świeżego ogórka w wodzie, także możecie popróbować różne mieszanki, żeby znaleźć coś dla siebie. Uważam, że dokładny demakijaż to pierwszy krok do skutecznej pielęgnacji. Jako że ja mam cerę raczej problematyczną, co widać głównie po moich bliznach potrądzikowych, to nie mogę sobie pozwolić na spanie w makijażu czy pominięcie mycia twarzy. Płyn micelarny, który ostatnio zaczęłam używać, jest od Eveline Cosmetics i jest to taka duża butelka o pojemności 650 ml. To, co w nim lubię, to to, że skutecznie usuwa nawet wodoodporny makijaż bez zbędnego pocierania i jest przy tym bardzo delikatny. W składzie nie ma alkoholu, natomiast mamy tutaj między innymi czarną i zieloną herbatę, które zostawiają to przyjemne uczucie świeżości. Dodatkowo wyciągi z tulipana i pławatka, które dodatkowo odżywiają cerę i kompleks witaminowy chroniący buzię, głównie teraz, gdy robi się zimniej. I tak oczyszczona cera jest gotowa na dalszą pielęgnację. A krem, który ostatnio odkryłam, pochodzi z serii Beauty Food Rituals i jest on kremem wegańskim. Ja używam tego zielonego, przeznaczonego dla cery tłustej i mieszanej. Skład jest w 95% naturalny i krem jest stworzony na bazie tzw. superfoods, akurat w tym przypadku matcha tea, jarmuż, granat, spirulina i jagody goji. Moją nieodłączną częścią poranka jest branie suplementów. Tu oczywiście nie będę Wam polecać, co powinniście suplementować, bo to jest zadanie Waszego lekarza. Oczywiście w idealnym świecie wszystkie potrzebne witaminy otrzymujemy z jedzenia, ale wszyscy wiemy, że rzeczywistość wygląda inaczej i nie zawsze mamy czas i siły, żeby upewnić się, że nasze ciało dostaje tego, czego potrzebuje. A jako że ja mocno ograniczam produkty pochodzenia zwierzęcego, to może mi brakować między innymi witaminy D, B12 czy żelaza. Także właśnie to dostarczam sobie z pomocą suplementów. Moim skromnym zdaniem planowanie czasu jest jednym z najlepszych nawyków, jaki możecie u siebie wypracować. Jest to czas, który inwestujecie w siebie. Mam wrażenie, że każde 5 minut poświęcone na planowanie czasu pomaga mi oszczędzić przynajmniej godzinę z mojego dnia. Znalezienie czasu, sposobu, rozkładu, metody, które działa dla Was, to pewnego rodzaju podróż, która może zająć trochę czasu, ale jest to tego warte. Mój ulubiony sposób na planowanie to bullet journal, bo możecie go podpasować pod siebie. Każdy szczegół zależy tylko od Was i nie kosztuje Was to niemal nic poza odrobiną zaangażowania.
Pod koniec każdego miesiąca lubię też robić takie podsumowanie, w którym spoglądam na to, jak wyglądały moje ostatnie tygodnie. Na to, jakie miałam cele, czy udało mi się je osiągnąć, co udało mi się zrobić, jak się rozwinęłam i nad czym jeszcze muszę popracować. W bio mam to tak troszeczkę uogólnione, czyli miejsce na cele, nawyki, motta czy highlights of the month, ale lubię to też przenieść w inne miejsce, na kartce lub w zeszycie, gdzie wypisuję sobie bardziej szczegółowo to, co zauważyłam, że się zmieniło. Moim głównym celem jest to, żeby stale się rozwijać i stawać się lepszą wersją siebie i ten nawyk właśnie pomaga mi stawiać dobre kroki w tym kierunku. Akurat wyszło słońce, którego nie było przez cały dzień, także stanęłam sobie tutaj przy oknie. To wszystko, jeśli chodzi o moje 5 nawyków i tutaj chciałabym Was poprosić, żebyście Wy chwilę się zastanowili i wypisali Wasze 5 nawyków, które macie wprowadzone do Waszego życia i napisali je w komentarzu. Jeśli nie potraficie pomyśleć o takich 5 nawykach, które pomagają Wam zmienić Wasze życie na lepsze, to też możecie sobie zajrzeć do tego, co wypisali inni i może wprowadzić do Waszego życia nowy nawyk. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale.